Słuchajcie, znowu u Filipa gościmy wewnątrz Boli Mnie Fara, magazyn. Pustyniak, czyli marka robiona w łomskim browarze, tam o którym mówiłem ostatnio. Północny zachód Bułgarii. Podobno jest to coś w stylu browaru kontraktowego. Mimo że te pustyniaki są widoczne na stronie łomskiego browaru, to jednak zamawia je ktoś inny, tak to Filip wytłumaczył. Jest późna pora, więc dlaczego nie zacząć od Craft 7%? Baling, słuchajcie, jest podany 14 ekstraktu. Zobaczymy, jak jasne, mocne w wykonaniu bułgarskiego craftu wygląda. Już patrzę, tutaj jest nasz słynny młoteczek. Od razu sobie możecie zobaczyć, że no może te klapki to nie, ale takie różne inne. O, tutaj przede wszystkim, prawda? Kraftowe sosy. Tak, to Marlena może zrobić w międzyczasie. A ja już nalepę. Specjalnie trzymałem je trochę na zewnątrz, żeby nie były takie zimne po wyjęciu z lodówki. Bardzo klarowne. Piana w porządku. I czy mamy jakąś słodowość mocną? No jest, jest słodowość. Troszeczkę chmielu też jest, ale to chyba jednak będzie po prostu jasne, mocne. No jest słodycz wyczuwalna. Alkohol 7%, też trochę wyczuwalny. Jasne, mocne w wykonaniu browaru regionalnego. I tyle można powiedzieć na temat pustyniaka. Kat. I jako drugie pustyniak Cervena, czyli coś jak na bułgarskie warunki ciekawszego. Tutaj mówię, że to nie jest tylko łomski browar, mają swoją stronę birpustyniak.com. Także możecie wejść, zobaczyć, że rzeczywiście jest to jakiś podmiot zewnętrzny. No i co, Cervena, 5% alkoholu, 11,5 ekstraktu. Czy to będzie Amber Lager? Bo raczej fermentacja dolna, nie spodziewam się, żeby to był ale. Aczkolwiek już Marlena ustaliła, że Łomsko-Weizen to jest chyba najlepsze piwo, jakie piłaś na wyjeździe, tak? Zdecydowanie. Więc też będzie pustyniak pszeniczny sprawdzany jutro. Jest czerwone? Jest czerwone. Jak najbardziej. Melanoidyny? Są. Są. No czego się można innego spodziewać? Melanoidyny, takie opiekane skórki pieczywa ciemnego. No, Marcen chyba, nie? Ale może będzie wytrawne. Tak, jest wytrawne. Więc to się liczy, bo jednak Strong Lager był słodkawy. Tutaj tej słodyczy nie ma. Można powiedzieć, że jest to jakaś wariacja na temat marcowego. Więc bardzo miło, że nie słodko, melanoidynowo, ale tak w klimacie coś między Marcenem a Vienna Lagerem. Słuchajcie, szybciutko lecimy, bo karta się kończy, a jeszcze zostajemy chwilę w Bułgarii. Także sorry za szybkie strzały, ale to też nie są piwa, na których bym się dłużej zatrzymał. Zdrówko. Witamy z dachu naszej posesji Agata Beach w Achtopolu. Mamy balkonik z widokiem na morze, ale ten taras chyba jest czymś lepszym. Zatem już pod koniec wyjazdu weszliśmy na taras, żeby zrobić degustację. Ale faktycznie też jest ciężko, ponieważ u Filipa kupuje się to piwo wieczorem. Wcześniej jest zamknięte. No a wiadomo, że degustację na tarasie trzeba zrobić w miarę wcześnie. Mamy dwie pszenice. To już znacie, ta degustacja miała miejsce, Łomsko Weissbier. Natomiast pustyniak, przypominam, że jest też robiony w browarze w Łomie, ale jako pustyniak, inna marka kontraktowa. I są to inne piwa, słuchajcie, ponieważ to ma 13 balinga i 6 alko, a to ma 11,5 balinga i alko 5. Ale będziemy mogli sobie bezpośrednią degustację porównawczą zrobić. Faktem jest, że Łomsko
cieszy się wielkim uznaniem wśród klientów Filipa. Mówią, że to jest bardzo dobra pszenica. Marlena też podziela ten pogląd. Zobaczymy, jak w takim razie będzie z porównaniem z pustyniakiem. No szkoda, że słoneczko zaszło akurat w momencie, kiedy tą pszenicę mam w szkle. Odpowiednio zmętniona też wybełtałem wcześniej. Ładna, drobna piana. Czy aromat będzie bardziej zbliżony do Hefeweizbier niż taki cytrusowy? No taki rzeczywiście bananowo-goździkowy, taki bardziej klasyczny. Okej, no wychodzi słońce i w tym słońcu ten łyk pszenicy. Na zdrowie. Jest ta rzeźkość, jest ta kwasowość. Super, bardzo, bardzo dobre, bardzo orzeźwiające. Nie mdlące. Nie za słodkie. No, myślę, że pustyniak dorównuje łomskiemu, ale od razu możemy szybko sprawdzić, jak na świeżo łomsko wypada. Kapsle, golasy, także tutaj dla kolekcjonerów nic nie będzie. Właściwie identyczna barwa. Możecie porównać, chociaż no. Tutaj mamy chyba mniejsze zmętnienie. I jak z aromatem? Tak, to jest ciekawe, bo on jest bardziej cytrusowy, ale jest też chmielowy. To jest bardzo ciekawe. Więc to łomsko jest taką nieortodoksyjną pszenicą, nie Hefeweizbierem. No, taka większa goryczka. Inne. Zatem, podsumowując, dla klasyków, dla zwolenników klasycznych, pszenicznych, bardzo dobry pustyniak Weissbier, na pewno o wiele lepszy niż Zagorka Stoliczno Weiss, bo to jest chyba jedyna bułgarska pszenica szerzej dostępna. Natomiast łomsko to jest taka pszenica jak gdyby z wydaniu amerykańskim, z cytrusem, z fajną goryczką, więc to jest chyba, mógłbym nazwać, jedno z lepszych piw tego wyjazdu. Polecanko, jak to gdzieś złapiecie, bierzcie. Ale pustyniak, pszenica też fajna. Dobra, tyle na razie.